Okej okay, siemanko, dzisiaj pokażę wam 5 najlepszych modów do farminga 22 Więc no co, zaczynamy chyba e, Więc tak, no pierwszy modzik, e, wsiadamy sobie do John Deerka. Pierwszy modzik jest to oczywiście mod na manualne podczepianie e, Myślę, że możliwe, nikomu nie muszę tego przedstawiać, aczkolwiek no podjeżdżacie sobie do na przykład przyczepki Podjeżdżacie sobie, proszę bardzo, sobie podjęte tak ładnie Podjeżdżacie sobie i teraz, żeby podczepić maszynę. Tutaj nie podczepicie, klikam Q, nic się nie dzieje. Musicie wyjść, kliknąć Q I przytrzymując Z przytrzymujecie klawis z podczepiacie węże, co nie? Czyli podchodząc, przytrzymujecie Z, przytrzymuje podczepiacie węże i możecie sobie już elegancko jechać. E, więc to, no, myślę, że też kozacki modzik. Dobra, teraz udamy się do kolejnego modzika, więc tak, musimy podjechać sobie do koni, bo tam akurat możemy zastosować tego moda. E, mod ten. To nazywa się teraz y, Horse, kamera First, coś takiego. Jeżdżenie po prostu y, na pierwszej osobowej kamerze, na koniu. Czyli podchodzimy sobie do konika, wsiadamy do niego i klikamy C. I proszę bardzo, możemy sobie jeździć na koniku z pierwszej kamery. Znaczy z pierwszej osoby. No elegancko, ja myślę, że bardzo fajny modzik. W sumie dodaje bardzo realizmu. Jest kosacki. Odstawimy konika sobie. E, dobra, w sumie następny modzik e, Jest to powerpack Wszystkie oczywiście linki do modzików macie w opisie Następny modzik jest to powerpack To daje nam montorze, że możemy po prostu wszystko podnosić, wszystko To czego nie mogliśmy podnieść, możemy od teraz podnieść Na przykład podchodzimy sobie do takiego John Deera. Mówię, a John Deere idź sobie, nie, albo trzykio Na przykład John Deere Na przykład nie, albo ta przyczepa, nie, ta przyczepa też może iść Przyczepa też, no tylko to musi być rozłączone, pokażę Wam może tak Na przykład, o John Deere, no <grym> No ale rozumiecie, nie o co chodzi? Fajny modzik, myślę. Hmm. Bardzo fajny. E, następny modzik, tylko nie wiem, czy pracownik już skosił. E, w sumie skosił już? Jeszcze nie skosił. Dobra, to pokażę Wam teraz kolejnego modzika. Kolejnym modzikiem jest czekajcie, podczepimy jeszcze sobie. Kolejnym modzikiem jest mod na ustawianie sobie na przykład sklepu na gospodarce. To znaczy, e, przytrzymując lewy shift. Plus lewy ALT pojawi nam się taki oto pomarańczowy marker. Jeżeli chcecie mieć, yy, tak jakby, maszyny, które kupujecie w sklepie, od razu, żeby wam się pojawiały na gospodarce, przytrzymujecie sobie klawisz, klawisz S i klawiszem S yy, bierzecie i zaznaczacie sobie, w którym miejscu mają się pojawiać. Żeby to zresetować, przytrzymujemy lewy Shift, ALT i R i wtedy nam się to resetuje. Zaprezentuję wam mniej więcej, jak to wygląda. Proszę bardzo, i kupimy sobie na przykład, dajmy Dajmy, że to kupimy I proszę bardzo, udowodnię Wam, że to działa Proszę bardzo, zobaczcie, pojawił się tutaj Działa, działa I Dobra, ja tutaj patrzę sobie na podpowiedzi e, Dobra, teraz pokażę Wam jedno, właśnie Musimy wejść sobie do kombajnu, patrzcie to Kolejny modzik e, Pamiętacie, jak w kombajnie zawsze Mieliście odpalony kombajn i trzeba było, jeżeli podjedziecie przyczepą, musieliście Od razu wam sypało, no niektórzy nie chcieli tego, bo co Podjęliście dwoma przyczepami na za na przednią, chcieliście nasypać na tylną, tak? No logiczna sprawa Ten mont, który wam teraz przedstawię Nazywa się manual y, unloading, czy manual combine, coś takiego Podjeżdżacie sobie do kombajnu i od teraz nie będzie wam sypać kombajn po prostu Tylko musicie wejść sobie do kombajna i kliknąć przycisk, numer, bodajże. I chyba coś takiego. Nie wiem czy tego modzika dodałem, A czykolwiek sprawdzę jeszcze. Możliwe, że ten modzik po prostu nie jest dodany. A czekajcie, sprawdzimy jeszcze sobie w ustawieniach. Myślę, że w ustawieniach powinno być, ale sprawdzę na wszelki wypadek, bo możliwe, że przeoczyłem i po prostu tego nie dodałem, ale wolę sprawdzić, bo przypadkiem z moimi umiejętnościami mogłem tego nie dodać. Dobra, wychodzi na to, że nie dodaję tego modzika, aczkolwiek co modzik dodaje? Dodaje to po prostu, gdy podjedziemy dokładnie tak, jak mówiłem. Klikamy sobie i i będzie nam manualnie sypać, a nie po prostu tak, jakbyśmy nie chcieli. Czyli klikamy i i będzie nam normalnie sypać. Dobra, a więc na dzisiaj byłoby to wszystko. Piszcie, czy chcielibyście takie serie z modami, może byście chcieli serię z jakimiś poradnikami, a może byście chcieli serię na przykład jakąś gamingową, to znaczy na przykład. Seria z nie wiem, z kolegą, rozumiecie o co chodzi? Dwa gospodarstwa. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli. Do następnego.